Na następujące punkty. W uchwale nr 8/66/2015 Rady Gminy Szutowo z dnia 14 maja 2015 w sprawie przystąpienia Gminy Szutowo do lokalnej grupy działania, paragraf 2 otrzymuje brzmienie: do reprezentowania Gminy Szutowo w Stowarzyszeniu Żułaska Lokalna Grupa Działania deleguje się pana Roberta Zielińskiego, wójta Gminy Szutowo, panią Aldonę Godek, kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Szutowie, oraz panią Agnieszkę Piórko, podinspektora w Urzędzie Gminy Szutowie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jak sami państwo wiecie, bo były pytania odnośnie reprezentacji, tu chodzi o ewentualne zastępstwa i możliwości reprezentowania gminy, kiedy wójt lub też główny pracownik, który tym się zajmuje, nie ma fizycznej możliwości, żeby się tam pojawić. Czy mamy dyskusję nad tym punktem odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Przystąpmy do głosowania. Dobrze. Czekajcie, teraz już można. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Szutowo do lokalnej grupy działania. Kolejna uchwała jest dosyć podobna w treści. To chodzi o przystąpienie Gminy Szutowo do Stowarzyszenia Żuławy. Projekt uchwały zmienia poprzednią uchwałę gminy nr 18/133/2000 z 18 listopada 2000 roku w sprawie przystąpienia Gminy Szutowo do Stowarzyszenia Żuławy. W paragrafie pierwszym w uchwale nr 18/133/2000 Rady Gminy Szutowo z dnia 18 listopada 2000 w sprawie przystąpienia Gminy Szutowo do Stowarzyszenia Żuławy. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie: Rada Gminy Szutowo wyznacza jako przedstawiciela w Stowarzyszeniu Żuławy pana Roberta Zielińskiego, wójta Gminy Szutowo. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Szutowo. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Też dotyczy reprezentacji. Myślę, że tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości. Czy macie mimo wszystko państwo jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Czekajmy na licznik. Teraz już można. Stwierdzam, że Rada przyjęła proponowaną uchwałę. Stosunkiem głosów 14 za, czyli wszyscy byli jednomyślni. Dziękuję. Teraz pani przewodnicząca, kolejny punkt. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w Szutowie stanowiącej działkę nr 327/5 o powierzchni 532 m kwadratowe, dla której Sąd Rejonowy w Malborku, 9 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00450999/3. I może przeczytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w Szutowie stanowiącej działkę nr 327/5 o powierzchni 532 m kwadratowe, dla której Sąd Rejonowy w Malborku 9 Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00450999/3. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami, w związku z artykułem 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 121 ze zmianami, Rada Gminy Szutowo uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 20 lat części nieruchomości stanowiącej działkę nr 327/5 o powierzchni 532 m kwadratowe, dla której sąd, już może nie będę czytać numeru, bo to jest, już przeczytałam. Szczegółowy zakres przedmiotu dzierżawy określony jest w związku z graficznym do niniejszych załączniku graficznym. To państwo też macie.
Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 42 przez 406/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej działki nr 327 przez 5 Obrąb Szczutowo. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczutowo. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z jej podpisaniem. I teraz mamy tutaj uzasadnienie, dlaczego chcemy zmienić tą uchwałę. Na mocy uchwały nr 42/406/2018 Rada Gminy Szczutowo z dnia 4 października 2018 roku wyrażono zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości działki nr 327 przez 5 Obręb Szczutowo o powierzchni 532 m2. W dniu 15 października 2018 roku wpłynęło do Urzędu Gminy w Szczutowie podanie innej osoby z prośbą o wydzierżawienie przedmiotowego gruntu. W dniu 18 października 2018 roku dotychczasowy dzierżawca złożył pismo w sprawie wydzierżawienia przedmiotowego terenu na okres 20 lat. Z uwagi na powyższe planuje się ogłoszenie ustnego, nieograniczonego przetargu na wydzierżawienie przedmiotu dzierżawy. Także, bo mówię, była uchwała poprzednia rada podjęła uchwałę, żeby wydzierżawić tą działkę dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat. W związku z tym, że pojawił się następna osoba, która chciałaby tą działkę również wydzierżawić, rada, tutaj jest propozycja, żeby tąże działkę przetarg ogłosić na dzierżawę tejże działki. Po prostu no, jest wtedy możliwość wynegocjowania wyższego czynszu. Panie Przewodniczący, jak jest to prawnie? Czy tak można zrobić, że jak wydzierżawiliśmy już na 3 lata? Znaczy to była tylko, wyraziliśmy zgodę na wydzierżawienie, że można wydzierżawić, ale z tego wynika, że ta umowa jeszcze nie została podpisana. A nie podpisana. Nie podpisana i w związku z tym my możemy jeszcze swoje zdanie zmienić. To jest tylko intencyjne, tak jak tak. W przypadku tej uchwały. Tak, tej uchwały. My po prostu wyrażamy sobie, że można wydzierżawić na 20 lat i w tym przetargu, w formie przetargu nieograniczonego. Także jeżeli macie Państwo jakieś propozycje, jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie widzę. Można. Proszę Państwa, rozpoczniemy głosowanie nad tą propozycją uchwały. Proszę o chwilę cierpliwości. I już możemy głosować. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę w sprawie propozycji przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki, która jest przedmiotem tej uchwały. Przechodzimy do ostatniego, jeśli chodzi o uchwałę, punktu naszego dnia, czyli tego, co jest włączone na końcu, na prośbę urzędu. Propozycja uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu kwintala żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. W paragrafie pierwszym obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacji Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 z kwoty 54,36 zł za tonę do kwoty 53,33 zł za tonę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Szczutowo i uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa. W uzasadnieniu, które Państwo macie, tu chodzi o parametry do wyliczania budżetu, do naliczania podatku. Generalnie wzrost, który jest tutaj udowodniony, wynosi 1,6%, tak? Czyli jest adekwatny do poziomu inflacji. Czy mamy głosy w dyskusji na temat tego przedstawionego punktu obrad? Nie widzę. Przystąpmy zatem do procedury głosowania. Już możemy, proszę.
Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu kwintala żyta do celu wymiaru podatku rolnego na 2019 rok. Na tym skończyliśmy część związana z maszynkami do głosowania i z tym, co jest nowe. Ale myślę, że bardzo sprawnie nam dosyć to poszło, jeśli chodzi o używanie tych sprzętów i same kontrowersje techniczne. Następnym punktem programu jest sprawozdanie wójta gminy Szczytowo z działalności od ostatniej sesji, od zaprzysiężenia, jak to było teraz, 19 listopada 2018 roku. Proszę, panie wójcie. Celem tego spotkania, poprosiłem wszystkich pracowników o spotkanie, to było właśnie, celem było rozmowa, poznanie się i jak gdyby rozpoczęcie do współpracy, ustalenie